Владимир Владимирович Путин. W otoczeniu Putina są ludzie wcielający w życie politykę, jaką ich zdaniem Putin chce lub powinien prowadzić. Na ile inspiruje to sam Putin, a na ile takie działania po prostu pasują do tej stalinowsko-putinowskiej hybrydy? System Putina. Głównym celem jest wskrzeszenie Wielkiej Rosji i przewodzenie jej. To uzasadnia wszelkie działania. Wojnę w Czeczenii, intrygi na Ukrainie, manipulowanie dostawami gazu, zwalczanie oponentów, kneblowanie mediów czy specjalne stosunki z Iranem. W marcu 2000 roku Władimir Putin, mało znany były funkcjonariusz KGB, zostaje prezydentem Rosji. O czym myśli nowo wybrany prezydent, krocząc tymi schodami do carskiego tronu? O zabawach na brzegu Newy w Leningradzie, który znów nazywa się Sankt Petersburg? Czy o czasach, gdy wodził rej wśród kolegów z komunalnego osiedla, gdzie jego rodzina zajmowała dwupokojowe mieszkanko? Może wspomina bohaterów z dzieciństwa, takich jak Jurij Gagarin? Czy wyczuwa w tych murach ducha carów? A może skupia się na wyznaczonej sobie misji, by za wszelką cenę wyciągnąć Rosję z chaosu, w jakim ją pogrążył jego poprzednik Borys Jelcyn? Władimir Putin, patriota zapatrzony w carski imperializm, od młodości był też pod silnym wpływem władzy radzieckiej. Ludzie go wybierają, bo potrzebują nowego bohatera, który odbuduje potęgę i dumę narodową. Nawet wspomnienie stalinowskich czystek blednie wobec narastającego rozczarowania teraźniejszością. Rosjanie tęsknią za minioną chwałą. Młodzieńcza fascynacja służbami specjalnymi określiła przyszłość Putina. Jako młody chłopak godzinami ogląda w kinie stalinowski film o bohaterskich czynach tajnego agenta, który sam odmienia los narodu. Wiecie, kto powinien być osobą talentu.
Żeby zostać szpiegiem, trzeba mieć szczególny talent, wyjątkowy nos, bystry wzrok i gniew. I bardzo kochać ojczyznę. Sentymentalizm. Któregoś dnia Putin zapytał, jak się wstępuje do organizacji. Mój kolega chce się zgłosić. Brat miał kolegę, który pracował w KGB. Obiecałem mu, że się dowiem. Od razu zwróciłam na to uwagę. Wszystko zamknięte na klucz. Biurko miał zupełnie puste. Leżała na nim tylko świeża prasa. Pomyślałam sobie, czym się ten młody człowiek zajmuje, że ma na biurku taki wzorowy porządek. W wieku 16 lat Władimir Putin zgłasza się do centrali KGB w Sankt Petersburgu. W odpowiedzi słyszy, że KGB samo decyduje, kogo i kiedy werbuje. Poradzono mu, by uczył się języków i prawa. Gdy ma 23 lata i jest na czwartym roku prawa, organizacja nawiązuje z nim kontakt. Putin należy do pokolenia Rosjan, którzy wstąpili do KGB w latach 70., gdy zbrodnie stalinowskie i rola służb specjalnych w dramatycznej historii kraju były doskonale znane. Gdy Putin rozpoczyna służbę, szefem KGB jest Jurij Andropow, przyszły następca Leonida Breżniewa na stanowisku głowy państwa. Dla Andropowa KGB stanowiło elitę narodu. Pomagało mu rządzić żelazną ręką i prześladować dysydentów. Ale Andropow wiedział też, że Związek Radziecki nie przetrwa bez radykalnych reform gospodarczych. Na początku lat 80. przywódcy radzieccy stanęli w obliczu głębokiego kryzysu. Andropow wiedział, że muszą przygotować reformy, inaczej kraj upadnie. Nie podano tych planów do publicznej wiadomości. Całą pierestrojkę, którą później przejął Gorbaczow, przygotowano w tajemnicy. Dziś Putin oddaje hołd swojemu mentorowi. Jurij Andropow nieświadomie przekazał mu wizję państwa i gospodarki, wpływając na jego politykę. Portret Putina wisi dziś w prywatnej restauracji na Łubiance, w moskiewskiej centrali KGB, w towarzystwie byłych przywódców, takich jak Jurij Andropow, Feliks Dzierżyński czy wykonawca stalinowskich czystek Ławrientij Beria. Putin jest ich dumnym dziedzicem. Jest bohaterem dla wszystkich. Reprezentuje przeszłość i przyszłość. Trudno powiedzieć, dlaczego uchodzi za tak wielkiego człowieka i wielkiego prezydenta kraju, ogarniętego zresztą obsesją potęgi i własnego wizerunku. Putin jeździ limuzyną Chruszczowa z 1956 roku. W ten sposób daje do zrozumienia, prowadzę jego auto, jestem jego politycznym spadkobiercą. Świetna zabawa, zrobimy jeszcze jedno kółko. Młody funkcjonariusz KGB zaczyna służbę w Sankt Petersburgu, gdzie ściga dysydentów. 10 lat później trafia do Drezna. Współpracując ze służbami specjalnymi Niemiec Wschodnich, ma werbować informatorów. Za namową Andropowa nawiązuje też kontakty biznesowe, co okaże się przydatne w przyszłości. Upadek muru berlińskiego zastaje Putina wciąż w Niemczech, choć już w stopniu podpułkownika. Jego świat się wali. Prosi o interwencję zbrojną. Kreml milczy. Putin czuje, że on i jego ojczyzna zostali zdradzeni. Nie ma wyboru, musi wracać do Sankt Petersburga. Zapewne wtedy rodzi się jego wizja przyszłej Rosji.
Oddelegowany do szkoły oficerów rezerwy przy Petersburskim Uniwersytecie Państwowym, Putin spotyka Anatolija Sobczaka, swojego byłego profesora prawa i sojusznika Borysa Jelcyna. W tym czasie szefem KGB w Sankt Petersburgu jest generał Oleg Kaługin. Gdy później krytykuje Putina za wojnę czeczeńską, prezydent oskarża go o zdradę i zmusza do opuszczenia Rosji. Sobczak, jeden z pierwszych rosyjskich reformatorów, poprosił mnie o wskazanie człowieka z KGB, na którym by mógł polegać. Nie znał organizacji, a wiedział, że nie zostanie merem miasta bez przyjaciół i odpowiednich układów wewnątrz KGB. Putin włącza się w zwycięską kampanię wyborczą Sobczaka. To decydujący moment w jego karierze, pierwszy kontakt z polityką. Organizacja potrzebuje informatorów. Putin zostaje łącznikiem pomiędzy KGB a Sobczakiem. Chodziło o zidentyfikowanie polityków, którzy na przestrzeni następnych 5-15 lat będą odgrywać w Rosji ważną rolę i umieszczenie w ich otoczeniu agentów KGB. Gdy ci ludzie zajmowali kolejne stanowiska, agenci mogli kontrolować sytuację. W ten sposób system KGB pozostawał u władzy. Taka była rola Putina. Putinowi odpowiada sposób działania KGB oparty na kontroli. Dyskretnie obserwuje, uczy się, nie zdradza swoich ambicji. To jego klucz do sukcesu. W 1991 roku przez Związek Radziecki przetacza się fala buntów. Kraj się rozpada. Putin ma 39 lat. Generałowie KGB uważają, że polityczne reformy planowane przez prezydenta Gorbaczowa są niebezpieczne. Podejmują próbę puczu. Za aprobatą Gorbaczowa na czele ruchu oporu staje demokrata i przywódca Republiki Rosyjskiej Borys Jelcyn. W Sankt Petersburgu sojusznik Jelcyna, Anatolij Sobczak, też cieszy się poparciem społeczeństwa zmęczonego 70-letnimi rządami komunistów. Pucz zdławiono, generałów aresztowano, a KGB okryło się niesławą. Putin wie, że dla własnego dobra musi trzymać z obozem zwycięzców. Rezygnuje z pracy w KGB, ale pozostanie wierny organizacji i jej metodom. Przez 15 lat służby przyjął system KGB za własny. Pod koniec 1991 roku Jelcyn ogłasza niepodległość Rosji, Gorbaczow ustępuje, a Związek Radziecki przestaje istnieć. Putin nigdy nie zapomni tych wydarzeń. Później nazwie je największą geopolityczną katastrofą XX wieku. Ale czy przewidywał wtedy, że za 10 lat zostanie następcą Borysa Jelcyna? Najważniejszym dokonaniem Jelcyna była delegalizacja partii komunistycznej. W ten sposób pozbawił ustrój kręgosłupa i system zaczął się rozpadać. Ale nie dokończył dzieła. Nie wzięto pod uwagę, że partia komunistyczna była silna wyłącznie dlatego, iż miała za sobą służby specjalne. Partię zlikwidowano bardzo szybko, ale całkowicie zapomniano o KGB. W Sankt Petersburgu Putin przez ponad rok odpowiadał za stosunki międzynarodowe. Następnie został zastępcą Sobczaka odpowiedzialnym za prywatyzację. Było to bardzo lukratywne zajęcie umożliwiające prowadzenie niejasnych interesów.
Władimir Putin był naszym ekspertem, kiedy zwracały się do nas zagraniczne firmy i banki. Dresdner Bank i Credit Union pierwsze otworzyły w Rosji swoje filie. Zimą 1991 roku w Sankt Petersburgu brakowało żywności. Pomoc humanitarna przychodziła głównie z Niemiec. Dzięki Putinowi. Wykorzystał swoje kontakty i wprowadził system barterowy. W oparciu o licencje eksportowe zorganizował wymianę ropy za żywność. Być może już wtedy zrozumiał, jak potężnym narzędziem władzy jest energia. Z pomocą humanitarną wiązało się dużo machinacji. Darmowa żywność nie trafiała do ludzi. Zwyczajnie ją sprzedawano, a pieniądze szły do kieszeni urzędników i działaczy, którzy wszystko zorganizowali. To był poważny kryzys w karierze Putina. Inaczej postrzegał gospodarkę. Uważał, że da się ją w pełni kontrolować. Kadencje Putina we władzach miejskich znaczą liczne skandale. Współpracuje z portową mafią i SPAG, niemiecką firmą oskarżoną o pranie pieniędzy. Zarządza miejskimi kasynami, których zyski wyparowują. Daje przyjacielowi wyłączność na handel paliwami w mieście. Ale czasy są trudne i nie tylko Putin wykorzystuje siatki przestępcze. Teraz podlega mu również milicja. Może robić, co chce. Swoją władzę traktuje bardzo poważnie. Jeśli kryminaliści rozzuchwalili się tak, że podnoszą rękę na funkcjonariusza, to milicja powinna reagować natychmiast i zdecydowanie. Może nawet brutalnie. Tylko w ten sposób ograniczymy rozwydrzoną przestępczość. Za zabitego milicjanta musimy eliminować 10 bandytów. Oczywiście zgodnie z prawem. To niezwykle interesujące, jaką metamorfozę przeszedł Władimir Putin. Wszystkie zmiany nastąpiły błyskawicznie. Z podpułkownika, który przywykł do karnego wykonywania cudzych rozkazów i który robił to z wielkim talentem, stał się człowiekiem, który był gotów wziąć na siebie odpowiedzialność. Potrafił się zawsze znaleźć we właściwym miejscu o właściwym czasie. Pracował dla Sobczaka, wykonując dla niego robotę KGB. To, że wygląda tak niepozornie, stanowi oznakę jego inteligencji, a nie mierności. Mając silną pozycję jako wicemer Sankt Petersburga, Putin otacza się byłymi oficerami KGB i młodymi liberałami. W tym samym czasie Anatolij Czubajs, dawny członek ekipy Sobczaka i błyskotliwy ekonomista, wchodzi do rządu Jelcyna. W miarę jak jego wpływy rosną, załatwia posady kolegom z Sankt Petersburga. Putin skorzysta z tego pierwszy. Czubajs opracowuje system prywatyzacji, całkowicie zrywający z zasadami gospodarki radzieckiej. Przez 75 lat istnienia ZSRR własność prywatna była przestępstwem. Zanim Związek Radziecki upadł, w okresie pierestrojki obiecujący biznesmeni otrzymywali przedsiębiorstwa państwowe w zarząd. Oni pierwsi skorzystali na nowym systemie prywatyzacji. Ci nowi przedsiębiorcy uznali, że teraz wszystko im wolno. Stali się tak zwanymi oligarchami. Ale zapomnieli o swoim moralnym zobowiązaniu, by dbać o państwowy majątek. Później przyszło im za to zapłacić. Na razie jednak w jednej chwili stali się milionerami. Kraj ogarnęły niepokoje. Zwykli Rosjanie szybko zrozumieli, że to nie oni skorzystają na systemie prywatyzacji. A członkowie klasy politycznej różnili się poglądami. Prezydent Jelcyn próbuje zmienić konstytucję i narzucić swoją politykę prywatyzacyjną. Rosyjska Duma i społeczeństwo protestują.
Jelcyn wysyła czołgi. Ginie ponad 150 osób. Dla Rosjan to zapowiedź końca marzeń o demokracji. Obserwując te wydarzenia z Sankt Petersburga, Putin wie, że od tej chwili w demokracji Jelcyna reguły gry będą narzucane siłą. Gdy upadł Związek Radziecki, najpopularniejsze było słowo demokracja. Dwa lata później stało się przekleństwem. Nazywali ją gównokracja. Rok później Jelcyn znów wysyła czołgi, tym razem do Czeczenii. Jej mieszkańcy żądają niepodległości. Nie można im pozwolić na przejęcie kontroli nad rurociągiem przecinającym ich ziemię. Dwa lata wojny pochłonęły 80 tysięcy ofiar, ale Czeczeni uzyskali korzystny traktat pokojowy. Dla Rosjan to upokarzająca porażka. Dla Putina coś znacznie gorszego. Jelcyn jest winny zdrady stanu. Czeczenia to część Rosji. Należało ją zmusić do uległości. W Sankt Petersburgu Putin organizuje kolejną kampanię wyborczą Sobczaka. Jelcyn złamał swoje demokratyczne obietnice. Jeśli Sobczak wygra te wybory, stanie się poważnym kandydatem na prezydenta. Na żądanie Jelcyna oligarchowie odmawiają finansowania kampanii Sobczaka. W 1996 roku Jelcyn zorganizował polowanie na Sobczaka. Widział w nim konkurenta i postanowił usunąć go ze sceny politycznej. Sobczak przegrywa wybory. Putin jest rozwścieczony rosnącą siłą polityczną oligarchów. Pokazuje lojalność swojemu politycznemu dobroczyńcy i odmawia współpracy z nowym merem. Przyszłość jego i Rosji jest teraz w Moskwie. Będąc zastępcą mera Sankt Petersburga, omal nie trafił do więzienia za związki z przestępczością zorganizowaną, a potem został urzędnikiem prezydenta. Widząc ciężką pracę Putina i jego lojalność wobec Sobczaka, Anatolij Czubajs znajduje mu posadę w kremlowskim Departamencie Skarbu. Wybory prezydenckie już za kilka tygodni. Jelcyn ma uzasadnione obawy. Stracił zaufanie społeczeństwa. Komuniści rosną w siłę. Ich przywódca, Gieniadij Zjuganow, prowadzi w sondażach. To oni odrodzili nasz kraj i stworzyli potężne państwo. Bez wpływu na politykę nie da się chronić kapitału. Pierwsi bogaci Rosjanie zrozumieli, że muszą wziąć polityczną odpowiedzialność za przyszłość kraju. Było jasne, że reformatorzy Jelcyna nie powstrzymają komunistów. Dlatego skrzyknęliśmy się, by wygrać te wybory. Putin obserwował, jak oligarchowie zamieniają niemal pewną porażkę w zwycięstwo. Pieniądze i telewizja wkraczają na rosyjską scenę polityczną. Jelcyn mianuje Bierzowskiego szefem państwowej telewizji i finansuje NTV, prywatną stację milionera Władimira Gusińskiego. Jelcyn zostaje gwiazdą telewizji, a ona sama głównym narzędziem w walce o zwycięstwo. Rosyjska telewizja to nie filmy, to polityka. Dzięki telewizji wygraliśmy wybory prezydenckie. Using this leverage, we won presidential election. Jelcyn zawdzięcza zwycięstwo oligarchom i staje się ich zakładnikiem. Nie może być prezydentem po raz trzeci. Pora znaleźć następcę. Doświadczenia z 1996 roku pokazały, że następne wybory prezydenckie będą wymagały dwóch rzeczy. Państwowej telewizji, popierającej przyszłego prezydenta, i firmy, która sfinansuje kampanię. Prezydent
Prezesem kompanii naftowej Sibneft zostaje Roman Abramowicz, partner biznesowy Berezowskiego. Zarządzana przez niego państwowa telewizja staje się tubą propagandową. Powstaje układ promujący następcę Jelcyna. Wkrótce po wyborach Jelcyn zachorował. Władzę przekazuje Berezowskiemu i Abramowiczowi, którzy inwestując pieniądze zdobyli siłę polityczną. Rządzą krajem razem z grupą zwaną rodziną. Są w niej córka Jelcyna Tatiana i jej przyszły mąż. Znajdujący się blisko rodziny Anatolij Czubajs aranżuje kolejne awanse Putina, 3 w ciągu 2 lat. Każde stanowisko pozwala mu analizować problemy reżimu Jelcyna. Dyskretnie zbiera cenne informacje mogące się przydać w przyszłości. Na następcę Jelcyna oligarchowie szukają kogoś młodego, poważnego, ale bezpretensjonalnego. Posłuszny i pracowity Putin wydaje się idealnym kandydatem. To była typowo oligarchiczna decyzja. Znaleźć człowieka, którym będą mogli kierować, a za jego pośrednictwem rządzić krajem. Członkowie rodziny Jelcyna i ich przyjaciele, tacy jak Berezowski, widzieli w Putinie człowieka bez osobowości, którym będą mogli kierować jak marionetką. W 1998 roku Putin zostaje szefem FSB, dawnego KGB. To symboliczny i decydujący krok w jego karierze. Ma możliwość dowieść swojej lojalności i poświęcenia dla rządzących. Te mury są mi dobrze znane. To dowód ogromnego zaufania okazanego mi przez prezydenta i rząd. Choć to były podpułkownik KGB, Władimir Putin jest pierwszym cywilem stojącym na czele tej organizacji. Zajął stanowisko, które jego mentor Jurij Andropow opuścił 16 lat wcześniej. Oligarchowie mieli nadzieję, że Putin, zaledwie podpułkownik, a nie jest to bardzo wysoki stopień, nie będzie aż tak lojalny wobec FSB jak generałowie. Loyal to FSB the way a general of FSB is going to be loyal. Jednak nie są świadomi tego, że Władimir Putin nigdy nie wyrzekł się ducha i ideologii KGB. Ma poczucie misji i cierpliwie czeka na właściwy moment. Bezpieczni dzięki związkom z politykami oligarchowie pomnażają fortuny, inwestują w rajach podatkowych. Tymczasem zwykłym Rosjanom coraz trudniej żyć. Latem 1998 roku kryzys gospodarczy jest nieunikniony. Jelcyn potrzebuje u steru człowieka silnej ręki, by odzyskać zaufanie obywateli. Premier z KGB wydaje się najlepszym kandydatem. Pierwszy z nich, Jewgenij Prymakow, traktuje swoją rolę zbyt poważnie i oświadcza, że zlikwiduje korupcję, a oligarchów wsadzi do więzienia. Ludzie świętują. Jelcyn i rodzina są zaniepokojeni. Pewny poparcia społecznego Prymakow nie zwraca na to uwagi. Na prokuratora generalnego mianuje Jurija Skuratowa. Pierwsze dochodzenie Skuratowa dotyczy niezwykle drogiej renowacji Kremla. Sprzeniewierzono 66 milionów dolarów, które znalazły się na kontach wysokich urzędników państwowych i członków rodziny. Prokurator generalny stąpa po cienkim lodzie. Dochodzenie nie było trudne, ale samo postępowanie tak, bo dotyczyło prezydenta Jelcyna.
Jelcyn nie mógł tak po prostu wyrzucić prokuratora, bo nie miał takich uprawnień. Zapytał więc Putina: możesz coś zrobić? A ten odpowiedział: załatwię to. Prokuratora wrobiono w aferę z prostytutkami. Wszystko sfilmowano z ukrytej kamery i pokazano w rosyjskiej telewizji. Dyrektor FSB Władimir Putin oświadczył, że zdjęcia przedstawiające prokuratora generalnego Jurija Skuratowa są autentyczne. Skuratow musi złożyć rezygnację. W oczach Jelcyna Putin stał się człowiekiem, na którego zawsze mógł liczyć. Zapewne miał rację. Putin dotrzymywał słowa. Znał swoich przełożonych i nigdy ich nie zdradził. Taki już jest. Putin, dyrektor FSB, zdał egzamin. Zasłużył na nagrodę. Zdecydowałem się podać nazwisko człowieka, który w moim przekonaniu potrafi zjednoczyć naród. Władimir Władimirowicz Putin. Nominowanie Putina na premiera potwierdziło, że został on zaakceptowany przez całą rodzinę. Jednak społeczeństwu jest zupełnie nieznane. Wszyscy pytali, kim jest ten Putin? Pamiętacie to pytanie? Who is Mr. Putin? Musiał więc pokazać, kim jest. Wtedy zaczęły się wybuchy w moskiewskich blokach. W ciągu 3 tygodni w wyniku eksplozji w kilku rosyjskich miastach ginie 300 osób. Rząd natychmiast oskarża czeczeńskich rebeliantów. Ale gdy udało się zapobiec kolejnemu zamachowi i aresztowano 2 terrorystów, Kreml polecił przerwać śledztwo. Dziennikarze odkrywają coś, co grozi skandalem. Domniemani terroryści w rzeczywistości są agentami FSB. Opinia publiczna zrozumiała, że ataki w Moskwie, Wołgodońsku i Bujnaksku mogą być dziełem FSB. Należąca do Władimira Gusińskiego stacja NTV nadaje debatę dotyczącą udziału służb specjalnych w zamachach. Urzędnicy FSB wzajemnie oskarżają się o spisek. Ludziom trudno w to uwierzyć, ale dziennikarze nie dają za wygraną. Premier Putin zdaje sobie sprawę, że nie ma czasu do stracenia, musi odwrócić ich uwagę. Postanawia wykorzystać społeczną wrogość wobec Czeczenów. Czeczenia była politycznie niebezpieczna. Wiele osób uważało, że Putin powinien trzymać się od tego tematu z daleka. Ale on obstawał przy swoim. Ku zaskoczeniu wszystkich miał rację. Trudno nazwać ich ludźmi albo zwierzętami. To dzikie bestie. Klasa średnia była oburzona. Putin reagował tak jak oni. Budował swój wizerunek mówiąc: jestem premierem, ale myślę i czuję tak samo jak wy. Będziemy ścigać terrorystów wszędzie, dopadniemy ich choćby w sraczu, to znaczy w toalecie. Ta kwestia nie podlega dyskusji. W takich momentach Putin jest sobą. Mówi dosadnym językiem, zrozumiałym dla zwykłych ludzi. Nie obawia się swoich słuchaczy. Zrugałam go za to. Dopadniemy ich choćby w sraczu. Gdzie się nauczyłeś takich wyrażeń? Czegoś takiego w życiu nie słyszałam. Usprawiedliwiał się przede mną. Już nie mogłem się powstrzymać. Rosjanie nienawidzą czeczeńskich bandytów, jak ich nazywają, od 3 stuleci.
Czeczeni nigdy nie godzili się na rosyjską dominację. Stalin zsyłał ich tysiącami. Traktat pokojowy Jelcyna był upokorzeniem. Dla zwykłych Rosjan zamachy bombowe to prowokacja. Ich premier, Władimir Putin, ma pełne prawo wypowiedzieć Czeczenom wojnę. Bielezowski prosi znanego dziennikarza swojej stacji telewizyjnej, Siergieja Dorienkę, by w swoim programie informacyjno-politycznym służył Putinowi. Putin często mnie prosił, bym prowokował różne sytuacje. Na przykład, gdy domagałem się, by nasza armia weszła do Czeczenii, powiedział: niech pan to powie na antenie. Mam zamiar, ale wolę, żeby to pan powiedział, odpowiedziałem. On na to: proszę to zrobić. Zobaczymy, jak ludzie zareagują. Za moim pośrednictwem chciał się dowiedzieć, co ludzie myślą. Badał swój elektorat. Pierwszego października rosyjskie samoloty atakują Grozny, stolicę Czeczenii. Mając poparcie państwowej telewizji i społeczeństwa, Putin wciąga Rosję w brutalną wojnę. Ludność Czeczenii pada ofiarą niezwykłego barbarzyństwa. Putin udowodnił, że potrafi zająć twarde stanowisko polityczne. Że jest w stanie podejmować trudne decyzje, a w razie wojny może też być doskonałym wodzem. Zadowolona z jego działań rodzina tworzy dla Putina partię polityczną, którą ma poprowadzić w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Partia Jedność ma tylko jeden cel – promować Władimira Putina. Jeśli wygra, zostanie on następcą Borysa Jelcyna. Państwowa telewizja i koncern naftowy Abramowicza są gwarancją obecności w mediach i wsparcia finansowego. Przeciwny wojnie w Czeczenii Gusiński i jego stacja NTV popierają głównego rywala Putina, byłego premiera Jewgenija Prymakowa. Bielezowski robi wszystko, by zdyskredytować przeciwnika. Stosowaliśmy różne techniki wyborcze, specyficzne dla Rosji. Wykorzystywaliśmy siłę mediów i nie tak łagodnie jak na Zachodzie, lecz niezwykle brutalnie. Bierezowski wykonał zadanie. Wynik partii Jedność potwierdził polityczną pozycję Putina. Wszyscy szykują się do świętowania Nowego Roku, nieświadomi, że w murach Kremla Jelcyn i Putin planują strategię na najbliższe miesiące. Pierwszego grudnia Jelcyn wzywa Putina do swojego biura, wręcza mu walizkę z atomowym guzikiem i mianuje tymczasowym prezydentem do czasu wyborów. Putin natomiast obiecuje Jelcynowi i jego rodzinie nietykalność oraz sporą dożywotnią emeryturę. To sposób na uniknięcie nędzy i ścigania za zdradę stanu. Ale Jelcyn nie zdawał sobie sprawy z tego, że Putin jest przede wszystkim lojalny wobec swojej misji, a nie wobec ludzi, którym służył. Według niego Jelcyn przyczynił się do rozpadu Związku Radzieckiego, przegranej pierwszej wojny w Czeczenii i prowadził Rosję w stronę autodestrukcji. Należało go odsunąć od władzy raz na zawsze. Dziś po raz ostatni zwracam się do was jako prezydent Rosji. Ustępuję. W sylwestrowy wieczór tłumy zmierzają do Teatru Bolszoi, by zobaczyć następcę Jelcyna. Niestety loża prezydencka jest pusta. Putin nie tracił czasu, pragnąc pokazać swoje priorytety. Wraz z żoną udał się do żołnierzy na froncie czeczeńskim. W obecności kamer wręczył żołnierzom 200 sztyletów wygrawerowanych specjalnie na tę okazję. Symboliczny prezent dla ludzi walczących z czeczeńską partyzantką.
To również symboliczny kamień węgielny pod kampanię prezydencką. Teraz eksperci od wizerunku muszą uczynić z Putina charyzmatycznego przywódcę zdolnego zauroczyć wyborców. Radziliśmy mu, by pokazał, że jest młody, silny i o wiele zdrowszy niż Jelcyn. Że może latać myśliwcem i pływać okrętem podwodnym. Putin szybko się uczy. Umie występować publicznie. Ma poczucie humoru. I jest dżentelmenem. Potrafi nawet się uśmiechać. Stacje radiowe otrzymują tysiące listów miłosnych od kobiet zakochanych w nowym bohaterze Rosji. Jednak kilka detali wciąż wymaga poprawy. Twój chłód nie przystoi prezydentowi. Musisz nad tym popracować. Nie kołysz się jak judoka. Powiedział, to prawda. W domu też mi mówili, że chodzę jak pingwin. Jemu na to jest znacznie gorzej. Ćwicz choćby minutę dziennie. Dziś już chodzi zupełnie inaczej. Ale wciąż nad tym pracujemy. Podczas gdy Putin uczestniczy w wiejskich zabawach, wojna czeczeńska, ważny element w jego kampanii, staje się coraz bardziej brutalna. Masakra w Czeczenii nie zmniejsza poparcia cerkwi. Pomimo represji w czasach radzieckich ludzie są nadal bardzo religijni. Putin, chłopak z ludu, publicznie przyznaje, że wciąż nosi na szyi krzyżyk, który z okazji chrztu dostał od matki. Nagle staje się religijny, spowiada się samemu patriarsze, głowie kościoła prawosławnego. Patriarcha przez 40 lat był agentem KGB. A kto jest jego oficerem prowadzącym? Generał Patruszew, szef KGB. Patriarcha opowiada mu o wszystkim, a generał następnego dnia spotyka się z prezydentem. To brzmi jak farsa. Starał się przypodobać wszystkim. Reformatorom, liberałom, demokratom, nacjonalistom, państwowcom, Rosjanom i muzułmanom. Wiele osób uznało go za swojego chłopaka z naszej ulicy. Putin ma tylko jednego poważnego konkurenta, przywódcę komunistów Gennadija Zjuganowa. Pozostali kandydaci nawet nie mają odwagi go krytykować. Reprezentuje wszystko, czego ludzie oczekują. By jeszcze bardziej przekonać do siebie wyborców, Putin ogłasza manifest pod tytułem Rosja u progu trzeciego tysiąclecia. Obiecuje uczynić kraj niezależnym i szanowanym na świecie. Rosjanie, a także Zachód odkrywają nową twarz Rosji. Przynajmniej tak im się wydaje. Putin przedstawił się wyborcom jako kandydat na prezydenta, a nie bohater, który załatwił sprawę Czeczenii. To był znakomity dokument. Bardzo liberalny, z wizją reform instytucjonalnych, sprawiał wrażenie, że Putin jest prozachodni. Zachodni przywódcy się mylą. Polityczna wizja Putina jest jedyna w swoim rodzaju. Rzeczywiście obiecuje reformę wymiaru sprawiedliwości i innych urzędów, ale mówi o demokracji sterowanej i o pionie władzy. Łączy bez wahania tak sprzeczne pojęcia jak liberalizm i państwowość, demokrację i dyktaturę. Jednak i w Rosji, i za granicą wszyscy widzą w nim tylko człowieka, który może zakończyć polityczny i gospodarczy chaos. Te wybory są zupełnie inne niż wybory w 1996.
Ziuganow miał wtedy szansę wygrać ze słabnącym Jelcynem, ale tym razem jest skazany na porażkę. Putin łaskawie wykorzystuje go jako sparring partnera, by przypieczętować swoje zwycięstwo. Krążył wtedy taki kawał. Lis pyta kruka siedzącego na gałęzi. Będziesz głosował na Putina? Kruk milczy, bo nie chce wypuścić sera, który trzyma w dziobie. Lis żąda. Odpowiedz mi, tak czy nie? Tak, mówi kruk, upuszczając ser. Lis ucieka z serem, a kruk się zastanawia. Czy to by coś zmieniło, gdybym powiedział nie? To typowe podejście Rosjan w tamtym czasie. Co za różnica? Komuniści z Ziuganowem czy pułkownik KGB? Czy to są prawdziwe wybory? ...26 marca 2000 roku Władimir Putin zostaje wybrany na prezydenta Federacji Rosyjskiej w pierwszej turze większością 52% głosów. Przysięgam szanować oraz bronić praw i wolności człowieka i obywatela. Stosować się do Konstytucji Federacji Rosyjskiej. Bronić suwerenności. Niezależnie od słów przysięgi, Władimir Putin nie zapomniał o swojej misji, by przywrócić ojczyźnie dawną potęgę. Za cel postawił sobie rozwój strategicznych gałęzi gospodarki, takich jak wydobycie ropy i gazu, a także odbudowę potęgi militarnej, narodowej dumy i tożsamości. Putin w dużym stopniu zawdzięcza swój sukces telewizji. Musi ją zdobyć. Oligarchowie, właściciele mediów, zmonopolizowali władzę polityczną i zniszczyli państwo. Mieli go za marionetkę, ale sytuacja się zmieniła. Jelcyn został zdemaskowany. Teraz przyszła pora, by i oni zapłacili za swoje grzechy. Nowy prezydent wykonuje pierwszy ruch. Postanawia działać za pośrednictwem Gazpromu, państwowego giganta energetycznego mającego poważne udziały w mediach. Nie dziwi mnie, że Putin, który w 2000 roku doszedł do władzy, postanowił osobiście kierować Gazpromem, formalnie mianując dyrektorem naczelnym swojego człowieka, pana Millera. Najważniejsze decyzje dotyczące transakcji lub inwestycji Putin podejmuje sam. Jest faktycznym dyrektorem zarządzającym Gazpromu. Putin ściąga na Kreml dawnych kolegów i funkcjonariuszy KGB. Aleksiej Miller jest jednym z nich. Gazprom to doskonałe narzędzie ataku na Gusińskiego. Jego stacja telewizyjna NTV finansowana jest z pieniędzy pożyczanych od giganta energetycznego. Putin zażądał po prostu zwrotu długu. To oznaczało bankructwo Gusińskiego. Rzecz jasna, motywy były polityczne. Nieposłuszny oligarcha trafia do więzienia za malwersację. Sąd zezwala mu na wyjazd z kraju pod warunkiem, że przekaże swoje udziały w NTV na rzecz Gazpromu. Pod pozorem walki z korupcją Putin rozpoczął polowanie na wewnętrznego wroga i kampanię przeciw niezależnym mediom. Borys Berezowski, który pomógł Putinowi zdobyć fotel prezydencki, też czuje, że sytuacja się zmieniła. Gusiński wyjechał, a on sam jest jedynym oligarchą niezaproszonym na pierwsze zebranie organizowane przez Putina. Pozostali słyszą, że mogą działać dalej, ale nie mieszając się do polityki. Putin pokazuje swoją prawdziwą twarz.
Bieryzowski miał go za pionek służący jego własnym interesom. Dla Putina upokorzenie to wystarczająco dobry powód, by wziąć odwet. Los Bieryzowskiego jest dziwnie związany z wydarzeniem, które zagroziło karierze politycznej samego Putina. W sierpniu 2000 roku, 3 miesiące po intronizacji, doroczne manewry marynarki wojennej mają przekonać świat, że potęgi militarnej Rosji nie wolno lekceważyć. Jednak dwa tajemnicze wybuchy posyłają na dno Morza Barentsa dumę floty, atomowy okręt podwodny Kursk. Putin odrzuca pomoc z zagranicy i przez kilka dni milczy. 118 marynarzy ginie w głębinach. Społeczeństwo jest rozwścieczone. Prasa oskarża go o brak szacunku dla rodzin poległych. Bieryzowski, sądząc, że nadal jest panem sytuacji, publicznie zarzuca prezydentowi niekompetencję. Po katastrofie Kurska Putin postanowił odebrać Bieryzowskiemu telewizję. Wybucha otwarty konflikt. Podobnie jak Gusiński, Bieryzowski zostaje oskarżony o malwersację. Ucieka z kraju, by uniknąć więzienia. Bieryzowski chciał być szefem. Z powodu tych ambicji musiał odejść. Gusiński też, bo również chciał rządzić za pośrednictwem telewizji. Nie potrafili zrozumieć, że na Kremlu może być tylko jeden pan. Gusiński i Bieryzowski zostali wyeliminowani, ale ich dziennikarze wciąż nie wierzą, że wolność słowa jest zagrożona. Udający demokratę Putin pozostawia im trochę swobody. W satyrycznej szopce dziennikarz Jewgenij Kisieliow wpada w ręce złego Władimira Putina. O co chodzi? Przeczytałem twój artykuł o mnie. Nie podobał mi się, napisz nowy. Jesteś przeciw wolności prasy? Nie, ale jeśli mnie nie posłuchasz, zamknę twoją gazetę. Zdaniem Putina demokracja nie oznacza zgody na krytykowanie władzy. Rok po objęciu przez niego urzędu Gazprom przejmuje NTV. Pewnego ranka uzbrojeni ludzie wkraczają do studia. Gdy dziennikarze przychodzą do pracy, odkrywają, że ich miejsce zajęli ludzie Kremla. Putin ostrzega tylko raz. Jeśli to nie wystarcza, jest bezlitosny. Kisieliow i jego koledzy przechodzą do niewielkiej stacji wciąż należącej do Bieryzowskiego. Jednak i ona kilka miesięcy później zostaje zajęta i zamieniona w kanał sportowy. Mentalność KGB można ująć jednym słowem. Kontrola. Ona gwarantuje bezpieczeństwo. To, co poza kontrolą, staje się zagrożeniem. Dlatego trzeba kontrolować wszystko, co się da. Kilka dni po wygranych wyborach Putin udał się do klubu imienia Dzierżyńskiego i stanął przed 800 funkcjonariuszami. FSB chciało wrócić do władzy. Mam zaszczyt ogłosić, że osiągnęliśmy cel. Putin wiedział, że powinien zagrać kartą KGB. Mówiłem, że jestem waszym człowiekiem. Podczas zimnej wojny polowanie na zachodnich agentów było jednym z podstawowych celów KGB. Putin dał do zrozumienia Zachodowi, a zwłaszcza Stanom Zjednoczonym, że służby specjalne, teraz zwane FSB, znów działają. Edmund Pope, były agent wywiadu marynarki wojennej USA, zostaje aresztowany i osądzony za szpiegostwo.
Chcieli dać przykład. Nadszedł właściwy moment, więc mnie zatrzymano i urządzono pokazówkę. Niektórzy funkcjonariusze FSB powiedzieli mi wprost, że znalazłem się w więzieniu z czysto politycznych powodów. Chodziło o wyraźne odcięcie się od administracji Jelcyna. Nasz kraj, jak każde państwo policyjne, potrzebuje dwóch wrogów. Wewnętrznego i zewnętrznego. Bez nich nie może funkcjonować. Tak jak dawniej Związek Radziecki. Wraca stalinowski hymn państwowy z nowymi słowami napisanymi przez tego samego autora. Wielu starszych Rosjan czuje ulgę, widząc czerwone flagi łopoczące na wojskowych paradach. Przywracając takie symbole jak dawny hymn państwowy, Putin chce stworzyć wrażenie, że jesteśmy potężnym państwem, szanowanym na świecie, budzącym respekt, że odgrywamy ważną rolę. Tę ideologię łączy z totalitarnym sposobem myślenia, głęboko zakorzenionym w umysłach wielu starszych osób. Jestem prostym człowiekiem, ale moje państwo jest wielkie. Łatwo obudzić nostalgię u starszego pokolenia, ale młodzi nie mają za czym tęsknić. Polityczni doradcy Putina tworzą ruch młodzieżowy Nasi. W pierwszą rocznicę wyborów prezydenckich 10 tysięcy młodych osób gromadzi się na Placu Czerwonym. W 2002 jest ich 20 tysięcy, w 2004 50, a w 2007 100 tysięcy. 15 lat temu nasz kraj był mocarstwem. Chociaż nie rozjechaliśmy się po świecie, to jeśli nie będziemy czujni, możemy wyginąć. Nasi. Armia Putina finansowana przez Gazprom. Września 2001 roku Putin jako pierwszy przywódca dzwoni do George'a Busha. Ten gest sprawia, że znów jest w centrum uwagi. Rosja wie, co to terroryzm. Wiemy, co czują obywatele Stanów Zjednoczonych. W imieniu całej Rosji chcę wyrazić naszą solidarność. Wierzę, że jego współczucie było szczere, ale też w interesie Putina leżało stanąć po stronie USA, by wrogowie Rosji także uchodzili za terrorystów. Przyjazne stosunki z USA dały Rosji czas na odbudowę i wzmocnienie armii, by znów móc szantażować świat. A także odwróciły uwagę od okrucieństw, takich jak ludobójstwo w Czeczenii. Ponieważ Rosja jest potrzebna do innych celów. Po 11 września zimna wojna przeszła do historii. Między Rosją i Stanami Zjednoczonymi trwa miodowy miesiąc. George W. Bush przybył do Moskwy podpisać traktat o redukcji broni jądrowej, którego żadna ze stron nie zamierza respektować. Prawdziwy powód wizyty jest zupełnie inny. Dwaj prezydenci podpisują 67 porozumień w sprawie ropy i gazu. Wkrótce potem Władimir Putin oświadcza, że ten, kto kontroluje produkcję, dystrybucję i ceny ropy, ma kontrolę nad współczesnym światem. A George W. Bush dodaje ze wzruszeniem:
Patrząc Władimirowi Putinowi głęboko w oczy, zobaczyłem bratnią duszę. Patrzeć w lodowate oczy funkcjonariusza KGB i zobaczyć bratnią duszę. To niepokojące. Zachód w końcu się obudzi, ale na razie traci czas, a to może oznaczać utratę niezależności. Energia znajduje się w centrum politycznych działań Rosji. Jest też kluczowa dla pozycji Rosji na arenie międzynarodowej. Jeśli Putin zamiast ideologii wykorzysta energię jako fundament do budowy pozycji międzynarodowej, Rosja znów będzie odgrywać wiodącą rolę na świecie. Amerykańskie koncerny z niechęcią patrzą na ekspansjonizm Putina. Budują dwa rurociągi omijające Rosję. Z Baku w Azerbejdżanie do Ceyhanu. Miodowy miesiąc pomiędzy Rosją i USA dobiegł końca. Padły pierwsze strzały w nowej wojnie energetycznej. Rurociągi to coś więcej niż zwykły kontrakt handlowy. To ogromne, warte miliardy dolarów inwestycje w infrastrukturę, tworzące zupełnie nowe związki między państwami, niepodobne do żadnych innych relacji. Magnat naftowy, właściciel Jukosu, Michał Chodorkowski, zrozumiał to na długo przed pojawieniem się Putina. Gdy Związek Radziecki chylił się ku upadkowi, on i inni oligarchowie związali się z zachodnimi koncernami, by przy okazji eksploatacji rosyjskich pól naftowych zbić fortuny. Chodorkowski planuje kolejne kontrakty z USA. On też zignorował ostrzeżenia Putina, by trzymać się z dala od polityki. Reakcja Putina jest oczywista. Tak jak wcześniej Gusiński i Bielezowski, Chodorkowski trafia do aresztu pod zarzutem niepłacenia podatków. Zostaje skazany na 8 lat na Syberii. Jego przedsiębiorstwa przejmuje Gazprom, wspierany przez zachodnie banki, które otwierały pierwsze filie w Sankt Petersburgu, gdy niejaki Władimir Putin był tam wicemerem. Sprawa Jukosu to jasny sygnał dla Zachodu, że nową bronią Putina jest energia i nie zawaha się jej użyć, by odbudować potęgę Rosji. To była również demonstracja dla całego społeczeństwa, że władza państwowa jest najważniejsza. Prezydent, pion władzy, to instytucja w stylu bizantyjskim. Car tak postanowił, car zrobił. Na kolejnym zebraniu nikt z oligarchów nie pyta o to, co zaprząta ich myśli. Co dalej z Chodorkowskim? Wiedzą, że ten, kto wystąpi przeciwko prezydentowi, jest skończony. By zbudować skuteczny system kontroli, Putin tworzy własną oligarchię. Byli funkcjonariusze KGB i petersburscy liberałowie zostają urzędnikami państwowymi i członkami jego klanu. Putin zarządza korporacją. Dla niego Rosja to przedsiębiorstwo. Wydatki są nacjonalizowane, zyski prywatyzowane. Gazprom stanowi tu najlepszy przykład. Gdy gaz wchodzi do rurociągu, firma jest państwowym monopolistą. Gdy zostaje sprzedany, firma staje się prywatna. Putin stworzył najdoskonalszy system oligarchiczny w historii człowieka. Nie ma żadnej granicy między biznesem a władzą. Krajem rządzą pieniądze, te zaś kontroluje rząd.
W porównaniu z komunizmem podejście jest inne, ale istota ta sama. Prawo nas nie obowiązuje. My kontrolujemy aparat sprawiedliwości, więc możemy robić, co nam się podoba. Ale Putin dorobił do tego ideologię. W ten sposób budujemy potęgę Rosji. Panowie Seczyn, Patruszew, Iwanow, Miedwiediew, Surkow. Nie jestem pewna, czy świat zdaje sobie z tego sprawę, ale Rosjanie wiedzą, że porucznicy Putina, rządzący krajem w imieniu prezydenta, nie mają tego, co najważniejsze. Poczucia odpowiedzialności za swoje czyny. Bardziej scentralizować władzę już nie można. Putin dotrzymał słowa i to jest najbardziej niezwykłe. Obiecywał coś, co wydawało się dobre dla Rosji, ale nagle stało się jasne, że nie my na tym skorzystamy, lecz państwo w jego rozumieniu. W 2004 roku Władimir Putin kandyduje na prezydenta kolejnej kadencji. Rosyjska opozycja nie walczy o zwycięstwo, lecz o demokrację. Wszystkie wybory, począwszy od 1993 roku, aż do dziś podlegały rosnącej ingerencji rządu. Dziś to już tylko głosowania w stylu sowieckim, których wyniki są z góry ustalone. W marcu 2004 roku Putin wygrywa wybory, zdobywając 71% głosów. Ma kolejne 4 lata na wprowadzenie swojej polityki w życie. Rządzi krajem, gdzie powstał system jednopartyjny. Jego partia nosi teraz nazwę Jedna Rosja i dostaje polecenia z Kremla. Opozycja się nie liczy. Debata polityczna zanikła. Putin chce również odzyskać kontrolę nad byłymi republikami radzieckimi. Stany Zjednoczone okazują im coraz więcej zainteresowania, chcąc stworzyć bariery dla rosyjskiego ekspansjonizmu. Ukraina, symbolicznie i strategicznie najważniejsza, jest też krajem tranzytowym dla ropy i gazu z Rosji do Europy. Z nastaniem Putina powstał tak zwany wspólny obszar gospodarczy, w którym Rosja grała pierwsze skrzypce. To projekt całkowicie antyzachodni. Próba osłabienia wpływów Europy Zachodniej i USA w krajach byłego Związku Radzieckiego. W październiku 2004 roku na Ukrainie mają się odbyć wybory prezydenckie. Prorosyjski reżim jest w trudnej sytuacji, ale Putin nie zamierza pozwolić byłej republice na pójście drogą demokracji. FSB i doradcy Putina ściśle współpracują z ukraińskimi służbami specjalnymi, by zapewnić zwycięstwo protegowanego Putina Wiktora Janukowycza. W szczytowym momencie kampanii prozachodni kandydat Wiktor Juszczenko zostaje otruty i poważnie oszpecony. To jednak nie zraża ani jego, ani wyborców. 20 grudnia po bardzo niespokojnym głosowaniu pomarańczowa rewolucja wiedzie go do zwycięstwa. Mieliśmy do czynienia z rewolucją antyrosyjską, przeciw mocarstwowej polityce Kremla. To była największa porażka Putina w całej jego karierze. Dla Putina to coś więcej niż porażka, to upokorzenie. Ale są inne sposoby, by pokazać Ukrainie, że nie wyrwie się ze szponów Rosji. Po pomarańczowej rewolucji polityka energetyczna wobec Ukrainy stawała się coraz twardsza. Ropa i gaz miały złamać kraj. 1 stycznia 2006 roku Kreml odcina dostawy gazu na Ukrainę. Ten ruch miał pokazać Ukrainie i Europie potęgę Rosji w zakresie dostaw gazu.
Russia is in terms of its influence with regard to gas supplies. Ale to był dopiero początek rosyjskiego szantażu wobec Ukrainy. Zbliżają się wybory parlamentarne. Rosja wstrzymuje import ukraińskich produktów. Przekaz Putina jest jasny. Prorosyjski Janukowycz musi zostać premierem. Jeśli Ukraińcy zagłosują na jego partię, wszystko wróci do normy. Dziś, zgodnie z planem, Janukowycz jest premierem, a Ukraina odsuwa się od Europy i NATO. Putin pokazał, że wykorzysta wszelkie możliwości, by obrócić porażkę w zwycięstwo. Putin może spać spokojnie. Wie, że ma przewagę. On prosto испытывает некое чувство превосходства. Uważam, iż jest to całkowicie uzasadnione. W danym случае оправдано. Putin może być zadowolony. Został władcą największego pola naftowego na Ziemi. W 2005 roku zawarł z kanclerzem Gerhardem Schröderem porozumienie o budowie rurociągu między Rosją i Europą Zachodnią pod Bałtykiem, jeszcze bardziej uzależniając ją od rosyjskiego gazu. Ale na tym nie koniec. W tym samym roku Putin podpisuje traktat z innym przyjacielem, Silvim Berlusconim, i z premierem Turcji w sprawie budowy rurociągu Blue Stream, mającego zaopatrywać Europę Południową. Potężne macki Gazpromu nie tylko oplotą całą Europę, ale też Japonię, Chiny i Amerykę Południową. Cel Putina? Ponadnarodowy rząd skupiony wokół Gazpromu. Rosyjska odpowiedź na amerykańską dominację. Ale Gazprom to także ropa, uran, banki, media i drużyny piłkarskie. To przyszła świątynia biznesu i architektoniczny popis w Sankt Petersburgu. Putin stoi na czele jednego z najpotężniejszych światowych imperiów. Jeśli wasi zachodni liderzy, przywódcy Francji, Niemiec, USA, Wielkiej Brytanii i innych państw mówią do niego: drogi przyjacielu, drogi drug, da? Wy знаете, co wiecie, co się dzieje w Czeczenii. Wasi przywódcy też. Ale mówią, to nieważne. Potrzebujemy ropy i gazu. Gerti i Vladi. Polityka na dobre i na złe. Putin jest tak pewny władzy nad Europą, że gdy francuski dziennikarz krytykuje wojnę w Czeczenii, uderza poniżej pasa. Czy nie obawia się pan, że eliminując terrorystów w Czeczenii, wyniszczy pan również ludność cywilną? Jeśli chce pan zostać fundamentalistą islamskim i poddać się obrzezaniu, zapraszam do Moskwy. Jesteśmy państwem wielowyznaniowym. Mamy świetnych specjalistów. Mogę któregoś z nich polecić. Zrobi to tak, że na pewno nic nie odrośnie. Kolejny dramat przypomina Rosjanom o Czeczenii. W Biesłanie terroryści atakują szkołę i biorą zakładników. Rosyjskie siły specjalne szturmują budynek. Wśród 334 ofiar jest 186 dzieci. Katastrofa kurska, zakładnicy wzięci w moskiewskim teatrze, a teraz Biesłan. Dla Władimira Putina to trzeci poważny kryzys w ciągu 4 lat. Znak, że jego rządy nie są doskonałe. To się musi zmienić.
31 stycznia 2005 roku Putin ogłasza koniec wojny czeczeńskiej. Rosja już nie będzie odpowiedzialna za popełniane tam zbrodnie. Nominując na stanowisko premiera Ramzana Kadyrowa, syna niedawno zamordowanego prorosyjskiego prezydenta, sprawia, że teraz jest to wojna domowa. Miejsce oddziałów rosyjskich zajmuje milicja Kadyrowa. Dziś to wszystko, na co Putin może liczyć po 10 latach wojny w Czeczenii. Na Ramzana Kadyrowa, jego bojówkarzy i przestępców. To oni są zapleczem politycznym i wojskowym Putina w Czeczenii. Czeczeni wzajemnie się wyniszczają, a Rosjanie udają, że tego nie widzą. Jedni terroryzują drugich. Większość społeczeństwa się boi i ma poczucie wielkiej krzywdy. Kreml oferuje 100 tysięcy dolarów nagrody za zabicie przywódców rebelii. W 2005 roku rosyjskie siły specjalne zabijają Aslana Maschadowa, byłego prezydenta i zwolennika pokojowego rozwiązania konfliktu. W 2006 przychodzi kolej na przywódcę fundamentalistów Szamila Basajewa. Wojny czeczeńskie pochłonęły 200 tysięcy ofiar, 20% populacji. Ale Putin zniszczył również tożsamość i poczucie godności całego narodu. Wkrótce nowy rurociąg Gazpromu przetnie terytorium Czeczenii, łącząc Baku z Europą Środkową. Po Biesłanie Putin powiedział: robiliśmy co w naszej mocy, by ratować pozostałości Związku Radzieckiego. Nie wiedziałam, że o to chodzi. Myślałam, że staramy się zlikwidować to, co po nim zostało. Te słowa mówią wszystko. Jego misja to ratowanie resztek ZSRR. Jego osobista misja. Wszelkie pozory demokracji znikły. Putin zbudował jawny, autorytarny reżim. Osobiście mianuje gubernatorów i sędziów. Wydaje dekrety ograniczające prawa dziennikarzy lub odmawiające obcokrajowcom wiz za brak szacunku. FSB tworzy siatkę cywilnych informatorów. Aby uniknąć powtórki z ukraińskiej rewolucji, Putin zabrania organizacjom pozarządowym korzystania z pomocy zagranicznej. Kneblując wroga wewnętrznego, nie wolno zapominać o tym zewnętrznym. Ameryka przerywa milczenie. Bezprawiem jest wykorzystywanie ropy i gazu do zastraszania lub szantażu, manipulując dostawami lub monopolizując przesył. Nic też nie uzasadnia naruszania integralności terytorialnej sąsiada i hamowania dążeń do demokracji. Obecnie władze Rosji ograniczyły prawa obywateli w wielu obszarach życia społecznego, począwszy od religii i wolności prasy, po działalność grup społecznych i partii politycznych. W przeciwieństwie do Europy, Stany Zjednoczone traktują nacjonalizm i autorytaryzm Putina bardzo poważnie. Ich własna dominacja na świecie jest zagrożona. Ogłaszają plan instalacji tarczy antyrakietowej w Europie Wschodniej. Putin nie pozostaje dłużny. Budżet zbrojeniowy USA jest 25-krotnie większy niż nasz. Tak, w sferze militarnej realizują swoje powiedzenie: mój dom, moja twierdza. Zuchy. Dlatego my też musimy zbudować własny, solidny i bezpieczny dom. Widzimy, co się dzieje na świecie. Jak to mówią, towarzysz Wilk wie, kogo zjeść. Zjada, nikogo nie słucha i nikogo słuchać nie zamierza.
Energia to nowa strategiczna broń Rosji, ale w swoim arsenale ma ona o 8000 głowic nuklearnych więcej niż USA. Rosja jest drugim co do wielkości eksporterem broni zaopatrującym ponad 60 krajów. Sprzedaż uzbrojenia i nośników energii to dwa najpotężniejsze instrumenty geostrategiczne na świecie. Rosja i Stany Zjednoczone to wciąż największe potęgi militarne, bezpieczne dzięki posiadanej broni atomowej. Ponieważ Rosja ma tysiące rakiet, które mogą dosięgnąć Stanów Zjednoczonych, jest też najważniejszym celem dla Amerykanów. Putin jest gotów udostępnić wojskową technologię nuklearną Chinom, Iranowi, Wenezueli i innym krajom, co najmniej nieprzychylnym wobec USA, jeśli nie otwarcie wrogim. Ale Putin może w każdej chwili pójść dalej i chcieć odbudować supermocarstwo jak za czasów zimnej wojny. Wzbogacamy nasz obronny arsenał nuklearny. Niedawno odbyły się próby nowego systemu broni balistycznej. Od 2 lat z sukcesem testujemy nowe rodzaje uzbrojenia, których jeszcze nie ma żadne inne państwo poza Rosją. Za 5-10 lat Iran, popierany przez Rosję, może zdominować Bliski Wschód. Amerykanie zostaną wyparci i upokorzeni. Rosjanie kochają Putina. Wystarczy spojrzeć na sondaże. 65% poparcia to bardzo dużo. Stara się być blisko ludzi. Widzimy to w telewizji. Stalin też się spotykał z ludem. Był ekspertem we wszystkim, od języków obcych, przez politykę międzynarodową, po sport i wiele innych dziedzin. Putin zachowuje się podobnie. Lecz o ile Stalin musiał się starać, by ludzie uwierzyli, że jest najlepszy, o tyle Putinowi przychodzi to z łatwością i niejako naturalnie. Jego popularność jest sztuczna. Putin przynosi tylko dobre wieści. Ludzie żartują, że jeśli Putin występuje w telewizji, to oznacza dobre wiadomości. Jeśli ktoś inny, mogą być złe. Putin podnosi emerytury i pensje, walczy z oligarchami. To on rozmawia z Bushem, Schröderem i Merkel. Breżniew był gwiazdą, Stalin też. W każdym autorytarnym reżimie istnieje tylko jeden superbohater. Młodych ludzi biznesu nie interesuje ani przeszłość, ani polityka. Pasuje im to, co jest teraz. Takich osób jest wiele. Należą do systemu Putina. Nie reagują na ograniczanie wolności, nie widzą takiej potrzeby. Dziś w Moskwie konsumpcjonizm jest nową religią. Rosyjska stolica tętni życiem dzięki petrodolarom. Im więcej wydajesz, tym lepiej. Miasto wyprzedziło Zachód w niewiarygodnym tempie. W żadnej stolicy na świecie nie ma tylu milionerów. Luksusowe sklepy, monstrualne reklamy, drogie auta, kasyna.
narodziła się nowa klasa średnia nakręcająca sprzedaż detaliczną. Najbogatsi kupują jachty, odrzutowce, dzieła sztuki i ośrodki narciarskie. Najdroższe londyńskie posiadłości to dziś dacze Moskwian. Niektórzy magnaci inwestują w sławne kluby piłkarskie. Ci najbardziej nowocześni budują w okolicach Moskwy elitarne kluby w stylu rosyjskim. Reżim Putina umiejętnie tworzy wrażenie, że rosyjska gospodarka kwitnie. Tak wygląda centrum Moskwy. Jednak wyjazd kilkadziesiąt kilometrów za miasto to jak podróż w czasie. W Sankt Petersburgu nie trzeba jechać tak daleko. 100 metrów od Newskiego prospektu przenosimy się do XIX-wiecznego Sankt Petersburga z powieści Dostojewskiego. Wrogowie reżimu komunistycznego, intelektualiści i byli dysydenci popierający Fundację Sacharowa są na celowniku reżimu Putina tak samo jak za czasów Andropowa. Ci ludzie, kontestujący niesprawiedliwość, represje i cały system radziecki, często kończyli w gułagu. Nikt z mojego pokolenia nie sądził, że dożyje upadku komunizmu. Gdy tak się stało, wierzyliśmy, że już nigdy nie powróci. Ale stało się. Rok 2008. Nadchodzą wybory prezydenckie. Atmosfera wytworzona przez reżim sprzyja atakom na opozycję. Jeden z byłych doradców Putina, Marat Guelman, stworzył alternatywny ruch, którego środkiem wyrazu jest sztuka. Jego galeria zostaje zniszczona. Bałem się, że mnie wykończą. Zacząłem krzyczeć. Któryś kazał mi się zamknąć, więc zacząłem krzyczeć jeszcze głośniej. Inny rzucił we mnie komputerem, potem uciekli. Nie wszyscy młodzi ludzie popierają Putina, tak jak członkowie naszych czy ruchu politycznego Młoda Gwardia. 20-osobowa grupa aktywistów okupuje biuro skargi zażaleń urzędu prezydenta, domagając się, by Putin ustąpił. Siedmioro trafia na 5 lat do więzienia. Dnia 23 września 2006 roku prezydent Jacques Chirac odznacza Putina orderem Legii Honorowej. Co ciekawe, tylko telewizja rosyjska może filmować tę uroczystość. Dlaczego przywódcy świata ustawiają się w kolejce, by uścisnąć dłoń Putina? Czy on na to zasługuje? O to nikt nie pyta. To jest вопрос, но этот вопрос перед собой никто не ставит. Anna Politkowska jest 22. dziennikarką zamordowaną od czasu, gdy Putin doszedł do władzy. Przygotowywała artykuł o torturach stosowanych w Czeczenii przez bojówki Kadyrowa. Ginie od strzału z bliskiej odległości przed swoim domem 7 października 2006 roku, w dniu urodzin Putina. Złowieszczy prezent, być może zafundowany przez samego Kadyrowa. 5 miesięcy później Putin mianuje go prezydentem Czeczenii.
Aleksander Litwinienko, były funkcjonariusz FSB, też występował w obronie Czeczenii. Wyjechał do Londynu po ujawnieniu, że za eksplozjami w moskiewskich blokach przypisywanymi Czeczenom stało FSB. Po opublikowaniu jej książki Rosja według Putina, Annie kilkakrotnie grożono bezpośrednio z Kremla. Gdy widzieliśmy się ostatni raz, zapytała: myślisz, że mogą mnie zabić? Aleksander Litwinienko nigdy nie ujawnił wyników swojego śledztwa w sprawie zabójstwa Anny Politkowskiej. Miesiąc później umarł zatruty silnie radioaktywną substancją. W internecie pojawia się lista 100 osób, które mają zostać zlikwidowane, wśród nich kilka przedstawionych w tym filmie. Mimo to zgodziły się one wyrazić swoją opinię. Uważam, że terminy zamachów na Litwinienkę i Annę Politkowską były przede wszystkim związane z kampanią prezydencką 2008 roku. Kto skorzystał na tych zabójstwach? Jest kilka teorii, ale brak sprawiedliwości w Rosji sprawia, że stojący za nimi ludzie nigdy nie staną przed sądem. Jeśli konstytucja nie zostanie zmieniona, w 2008 roku Putin nie będzie mógł ubiegać się o trzecią kadencję. Ale w 2012 już tak, a może wcześniej? Putin stworzył nowy układ sił zbudowany z kilku różnych grup. Wiedział, że nie może polegać tylko na jednej, bo stałby się od niej zbyt zależny. Przetrwa jedynie jako najwyższy sędzia, rozstrzygający sprzeczki skłóconych poddanych. Utrata władzy w najlepszym wypadku oznacza przepadek zdobytego majątku, a zwykle wiąże się z utratą wolności. A więc walczą o przetrwanie. Tylko obecność na Kremlu daje im gwarancję nietykalności. Bo inaczej wszystko, co zrobili, to jak zbili wielomilionowe majątki, zostanie dokładnie zbadane. Putin nie musi zmieniać konstytucji, by osiągnąć to, co chce. Sposób myślenia KGB jest przebiegły do tego stopnia, że zwykły człowiek nie potrafi go pojąć ani przewidzieć. Niezależnie od zmian w prawie, on już coś wymyśli. Zanim skończycie swój film, sytuacja może się dramatycznie zmienić. Rosja jest nieprzewidywalna, bo znajduje się w okresie zmian. W niestabilnym, autorytarnym systemie wszystko może się zdarzyć. W Rosji wszystko jest możliwe. Ale na końcu tych schodów nie dzieje się nic nieprzewidywalnego. W zaciszu murów Kremla wódz i jego sitwa rządzą państwem, gospodarką i losem obywateli. Władimir Putin wypełnił swoją misję. Scentralizował władzę, ustabilizował gospodarkę i ponownie uczynił z Rosji ważnego gracza na scenie międzynarodowej. Dawne KGB jest silniejsze niż kiedykolwiek w historii. Lecz czy zwykli Rosjanie mają jakiś wybór? Jakkolwiek nazwiemy reżim Putina dyktaturokracją czy milicjokracją, namaszczony przez wodza następca będzie kontynuował jego dzieło, uwłaszczając byłych oficerów KGB na państwowym majątku, ignorując prawo i ograniczając wolność słowa.
Gospodarcza i dyplomatyczna konfrontacja Rosji i Stanów Zjednoczonych oraz jej wpływ na nowy podział świata dotyczą nie tylko narodu rosyjskiego, lecz przyszłości nas wszystkich. Opracowanie na zlecenie telewizji Planet Plus, M Studio. Tekst Waldemar Gunnar Malicki. Czytał Maciek Szklarz.